kilka razy wspominałem, że nasz klasztor położony jest na wysokiej skarpie wiślanej, a jak się do tego dołoży 2 albo 3 piętra, no to rozpościera się wspaniały widok. Jest też takie powiedzenie w takiej taktyce wojennej, mówi się o teatrze wojny. I moglibyśmy powiedzieć, że ojcowie przez okna uczestniczyli w takim teatrze wojny, niestety tylko jako widzowie chcieliby aż może uczestniczyć, wejść na scenę, ale z bólem serca oglądali to, co się tam działo. Pierwsza taka scena wojenna, którą obserwowali, to była Sadyba. I od razu też trzeba powiedzieć, że to jest zupełnie inny widok niż dzisiaj. Trudno to sobie nam wyobrazić, ale musimy, że nagle nie ma w ogóle ulicy Śródziemnomorskiej, Egejskiej i tym podobnych. Nie ma w ogóle tam bloków, nie ma nic. Jest po prostu zielona łąka aż do ulicy Sobieskiego i dopiero potem zaczyna się Sadyba. Jakieś 1,5 kilometra od klasztoru. Doskonały widok, żeby obserwować, co się dzieje w czasie powstania warszawskiego na Sadybie. I tak rzeczywiście jest. Cały czas ojcowie obserwują, co się dzieje na Sadybie. I wreszcie przychodzi dzień 2 września, dzień upadku Sadyby, tak opisywany przez ojca Stanisława. Kilkanaście samolotów bombarduje Sadybę. Widok estetycznie wspaniały, jaki tworzą pióropusze z ziemi wyrzucanej wybuchami bomb, ale moralnie bolesne z powodu zniszczeń i śmierci, jakie sprawiają. Z okien naszych widać grupy wojsk skradające się w stronę Sadyby, czołgi, samochody pancerne. Przyjeżdżają jacyś wyżsi oficerowie i z górnych pięter obserwują pole. Tak właśnie jak teatr wojny obserwują. Przewieziona armatka wysyła szrapnele, które co chwila rozrywają się w innym miejscu nad głowami Sadybowiczów, gdzie przebywa prawdopodobnie około 2000 dobrze uzbrojonych powstańców z lasów. O godzinie 12 grzmot wszelkiego rodzaju armat. Nawet ustawiono w tym celu tak zwanego, po naszemu, dzikiego osła lub, jak inni mówią, ryczącą krowę, czyli miotacz mgły, ognia, kul, jakaż to szczególnego rodzaju broń, która przed wystrzałem, a może równocześnie, wyje przeraźliwie, a za pół minuty seria 6 kul ognistych spada na cel. Widzieliśmy, jak na dłoni ich podchody trwożliwe przez łąki do domów. Na przodzie często strzelały do naszych tanki. Byliśmy tu bezradni, ani ostrzec, gdyby jaskółką być, przed groźnymi niebezpieczeństwem, ani innych powiadomić, by ich z zewnątrz wsparła. Tylko dziesiątki Różańca chodząc, stojąc, patrząc na teren walki mogły im pomóc. Zdawało się, że nikt żywy stamtąd nie wyjdzie. Domy po kolei zaczynały się wszystkie palić. Karetki pogotowia zaczęły przywodzić rannych i zabitych żołnierzy niemieckich do klasztoru. Potem procesje kobiet i dzieci oraz nieco mężczyzn zaczęli sprowadzać do Służewa, do ogrodu przy kościele parafialnym. Na Sadybach na razie się skończyło. Oczyścili je, zwłaszcza forty, i opróżnili z wszystkich mieszkańców. Tak właśnie widzieli to ojcowie, bezradni, tylko mogli modlić się na Różańcu, leżąc pewnie pod ostrzałem w tych suterenach. I mieli oczywiście bardzo ambiwalentne uczucia, bo jak sam pisał kronikarz, że ten teatr wojny jest estetyczny, ale moralnie bardzo bolesny.